No dzień dobry. Była ankieta na karcie Społeczność. Mogliście zagłosować, jakie spotkanie brakujące z tej 24. kolejki mam omówić w środku tygodnia na kanale. I w sumie po obejrzeniu spotkania Brukbetu Termaliki Nieciecza z Wartą Poznań jestem dość zdziwiony, że akurat to starcie chcieliście, abym omówił. Bo nie ryzykuję tu stwierdzenia, że był to jakiś oglądalny paździerz, natomiast też nie były to jakieś wyżyny piłkarskie. O czym zresztą świadczą pora oraz dzień rozgrywania tych zawodów. Brukbet Termalika Nieciecza zwyciężyła z Wartą Poznań 1 do 0 po golu Tomasa Poznara w 86. minucie. I dzięki losie, że to wpadło, bo nie zdzierżyłbym chyba i nie przetrawił kolejnego 0 do 0. Przy okazji starcie to miało całkiem spory ciężar gatunkowy ze względu na bój obu ekip o utrzymanie, a nawet potężny ciężar, bo dzięki tym trzem punktom Brukbeciarze zrównali się na moment punktami z Wisłą Kraków i Legią Warszawa w tabeli. A biorąc pod uwagę, w jakiej sytuacji byli Nieciechanie punktowo przed startem rundy wiosennej, no to ten ich doskok naprawdę robi wrażenie. No i jakbym mógł podsumować to starcie? Ten mecz w wykonaniu gospodarzy był po prostu bardzo cierpliwy. Niewykorzystana patelnia w postaci główki Gergela z początku meczu. Karny dla zielonych, niewykorzystany oczywiście. Nie podłamały ich, a co więcej, dały kopa. Bo utrzymujący się przez większość tego spotkania wynik 0 do 0 dał im nadzieję na objęcie prowadzenia w końcówce, co im się zresztą później udało, bo w końcówce spotkania mieliśmy bramkę po asyście Stefanika, która padła łupem. Padła łupem. Najgorsze chyba dziennikarskie stwierdzenie, jakie powstało. Została strzelona przez Tomasa Poznara, czyli zawodnika, który dopiero co wszedł w drugiej połowie. Dla którego było to chyba bodajże pierwsze trafienie debiutanckie w naszej polskiej lidze. Jak już jesteśmy przy gospodarzach, to genialne zawody zagrał Hubinek w środku pola, dla którego był to chyba najlepszy występ jak na razie w tym sezonie Ekstraklasy. Bardzo dobra postawa, jak nie wzorowa postawa bramkarza Pawluczenki, dzięki któremu gospodarze no, mieli jakiekolwiek szanse, żeby zdobyć te trzy oczka, bo wybronił karniaka, który w sumie przy okazji był całkiem ewidentny. No i słonie Latala pokazują ostatecznie, że ich ewentualny spadek nie jest aż tak pewny, jakby się to wydawało jeszcze chociażby pod koniec tamtej rundy. Dodajmy do tego ich aktualną tendencję zwyżkową, co nie tyczy się zbyt wielu ekip z dołu tabeli i mamy naprawdę przepis lub nadzieję na utrzymanka, chociaż utrzymanek nie brzmi najlepiej. A Warta Poznań w mojej ocenie nie zagrała w sobotę najgorszych zawodów. Wręcz była nawet bardzo blisko objęcia prowadzenia w tym meczu. Ale rzutu karnego nie wykorzystał Castañeda. No muszę przyznać, że bardzo słabo go uderzył. Bardzo mały rozbieg, dodatkowo pokazywał, mam wrażenie, ruchem ciała, gdzie będzie strzelał. Dobry Iwanow, dobry Grzesik, dobry Trała. Bardzo nerwowy w pierwszej połowie Papu, który spokojnie według mnie mógł wylecieć za to z boiska. Ale wyleciał w drugiej. Dzięki trenerowi Szulczkowi, bo został zmieniony oczywiście. I jak tak oglądałem to spotkanie, to doszedłem do wniosku, że ta walka o utrzymanie w tym sezonie będzie naprawdę ultra ciekawa, bo wydaje się, że nikt nie chce praktycznie spaść z tej ligi oprócz, no może dwóch ekip. Walka o Mistrzostwo Polski jest przeciekawa, także no radujmy się. Radujmy się, bo mamy najlepszy sezon Ekstraklasy, no nie wiem czy w historii, bo nie obejrzałem wszystkich, ale tym dziesięcioleciu. Po tym spotkaniu Terma jest ostatnia, natomiast ma 22 punkty na koncie, a Warta 15 z 24. I ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ zbieram do końca tego roku 10 tysięcy subskrybentów. Zapraszam również na Facebooka Tradaj, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną, publikuję zdjęcia, udostępniam posty i ogólnie jestem niefajnie, ale rodzinnie chyba. I zapraszam was do posiadania dobrego humoru, bo mamy dzisiaj środę. Czyli już pojutrze mamy Ekstraklasę i będę na tym kanale i będę omawiał te mecze, także się nie żegnamy, do zobaczenia niebawem i pozdrawiam Wojtka z Houston, który mnie ostatnio na pewnym live'ie wyhaczył. Pozdrawiam.